Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w cyklu Kultura Wykluczenia będę rozmawiała z naukowcem, ale również aktywistą, doktorem habilitowanym Marcinem Urbaniakiem. I witaj, Marcinie. Dzień dobry, witam. I chciałabym zacząć od takiego pytania, które wielu Państwu może się wydać głupie z różnych powodów, a inni z Państwa mogą się zdziwić, że w ogóle zadaję takie pytanie. A pytanie jest takie, Marcinie, dlaczego zwierzę nie jest rzeczą? Dlaczego zwierzę nie jest rzeczą? Ponieważ jest podmiotem, w co pewnie nie wszyscy wierzą, nie wszyscy to wiedzą i intuicyjnie nie każdy jakoś to czuje, że zwierzę jest podmiotem, a więc jest przeciwieństwem przedmiotu, mówiąc kolokwialnie rzeczy czy obiektu. Twierdzenie, że zwierzę może być przedmiotem czy odmawianie mu jakiejkolwiek podmiotowości, to jest taki rodzaj trochę mitu, trochę uprzedzenia albo jakiegoś stereotypowego myślenia, które zakorzenione jest, myślę, w kulturze, w cywilizacji zachodnioeuropejskiej, a być może ogólnoświatowej od chyba setek, a może nawet dłużej. Na pewno przyczyniła się do tego edukacja głównie humanistyczna, sięgająca starożytnego Rzymu, ale dzisiaj wiemy, że stwierdzanie, że zwierzęta nie są podmiotami, a więc nie są jednostkami czującymi, doznającymi, doświadczającymi, no to jest twierdzenie z gruntu fałszywe, które nie jest na bieżąco z aktualnymi naukami o poznaniu, naukami przyrodniczymi, ale też nie jest na bieżąco z humanistyką, z filozofią na przykład, czy z psychologią poznawczą i psychologią porównawczą. Ta podmiotowość zwierzęca, czyli odejście od myślenia o zwierzętach jako o rzeczach, o przedmiotach, to jest naukowo ugruntowana teoria, stanowisko, które dopiero jest całkiem młode, bo ono sięga ostatnich 100 lat tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że 2,5 tysiąca lat kultury zachodnioeuropejskiej i edukacji humanistycznej i naukowej ukształtowało nas i ugruntowało w nas to myślenie, że zwierzęta, jeżeli nawet nie zachowują się jak rzeczy, to można je tak traktować i to jest usprawiedliwione w różnoraki sposób. Moralnie jest to dopuszczalne, jest to moralnie usprawiedliwione. Natomiast ostatnie, tak naprawdę XX wiek, to jest wynik różnego rodzaju badań, analiz, refleksji, które skoncentrowały się na pewnych cechach podmiotowości, nie tylko wyznaczanej przez gatunek ludzki, czy nie tylko typowej dla człowieka, czyli mam na myśli doznaniowość przede wszystkim, bo na niej się skupia ta moralny aspekt traktowania zwierząt jako podmiotów czujących. Więc doznaniowość, przez którą się rozumie doświadczanie różnych stanów emocjonalnych, doświadczanie przyjemności, smutku, cierpienia, bólu, radości, różne zdolności psychiczne, podmiotowe, czyli umiejętność uczenia się, przeżywania emocji, posiadania różnych zdolności mentalnych, bardziej zaawansowanych niż tylko percepcja na przykład, czy przetwarzanie danych, zachowania intencjonalne, planowanie, oczekiwanie. Do tego dochodzą badania, powiedzmy, językowe, komunikacji społecznej, kooperacji, używanie narzędzi. Jak te wszystkie zachowania, nawet prymitywne zachowania moralne czy protomoralne, jak wszystkie te analizy zsumujemy, okazuje się, że poza gatunkiem Homo sapiens inne zwierzęta pozaludzkie są jak najbardziej podmiotami, natomiast trudność stanowi zbudowanie skali czy hierarchii, jak ta podmiotowość się w sposób, pod kątem swojego zaawansowania organizuje i w jaki sposób jest coraz bardziej zaawansowana, można powiedzieć. Czyli w jaki sposób rośnie. Poczekaj, bo jak cię tak słucham,
Poczekaj, bo jak cię tak słucham, to mam dużo wątpliwości. Tu widzisz, wchodzę w skórę takiego antropocentrycznego człowieka, bo zresztą spotkałam się też z takimi zarzutami, że w zasadzie widzenie czy nawet te badania, które pokazują, prawda, że zwierzęta mają języki, że zwierzęta budują kultury, no bo dzisiaj też mówimy, prawda, o kulturach zwierzęcych, że potrafią myśleć w kategoriach czy moralnych, czy również estetycznych, prawda, czy nawet jakichś metafizycznych. To wszystko jest takie antropomorfizowanie zwierzaka. I czy co zrobić z takimi, prawda, kontrargumentami, które niestety do nas wracają jak bumerang? Absolutnie nie jest, antropomorfizacja nie jest niczym złym, a wręcz odwrotnie, jak twierdzę nie tylko ja, ale wielu o wiele bardziej znamienitych badaczy, intelektualistów, naukowców, którzy mają na co dzień do czynienia ze zwierzętami, na przykład Mark Bekow, antropomorfizacja jest bardzo dobrym, słusznym, przydatnym narzędziem analizowania różnego rodzaju cech osobowości, cech mentalnych, zachowań, umiejętności, ponieważ nie potrafimy za bardzo my w swoim ludzkim poznaniu wyjść poza naszą ułomność tak naprawdę poznawczą, więc tylko poprzez analogię i jesteśmy jedynym punktem odniesienia, jaki możemy przyjąć w swoim poznawaniu. Jeżeli przykładowo mówimy, że coś jest daleko lub blisko, coś jest wysokie albo niskie, duże lub małe, to zawsze punktem odniesienia jest wielkość ciała ludzkiego na przykład, prawda? Coś jest daleko albo blisko względem naszych możliwości poznawczych, czyli rozmieszczenia oczu, wysokości wzrostu człowieka, mierzymy coś w stopach, w łokciach, wszelkiego rodzaju miary fizyczne czy geograficzne są efektem, konsekwencją naszych ludzkich, fizjologicznych, anatomicznych cech i no są konsekwencje naszej budowy biologicznej, ale też jeżeli badamy psychikę innych organizmów, no to punktem odniesienia musi być też nasza psychiczność. I teraz jeżeli my mówimy, że zwierzęta czują, przeżywają, doświadczają, to używamy tak ogólnych kategorii, że nie ma sensu ich zawężać tylko do gatunku ludzkiego, ponieważ doświadczenie, przeżywanie, stan emocjonalny czy stan psychofizyczny jest o wiele szerszą kategorią bazującą na przykład na różnych oddziaływaniach biochemicznych, a jeżeli mówimy o czymś bardziej precyzyjnym, chociaż też wieloznacznym, na przykład ten pies jest smutny, ten delfin jest wesoły, a kot jest na przykład w depresji, a szympans przeżywa żałobę albo się bardzo cieszy, i tutaj pada zarzut, że my zbyt szafujemy tymi emocjami ludzkimi, zbyt łatwo je przyznając zwierzętom, no to mamy już co najmniej 2-3 dekady solidnych analiz psychologii poznawczej, psychologii zwierzęcej i tej komparatywnej, porównawczej, mówiących, że jest pewna bazowa ilość emocji, które stanów emocjonalnych, uczuć psychicznych, które absolutnie nie są typowe dla gatunku ludzkiego, a można je spokojnie rozszerzyć na dużą ilość ssaków, być może nawet ptaków. Natomiast cały czas problem jest taki, jeszcze raz to powtórzę, jak ustalić hierarchię, gdzie już mówimy na przykład o miłości, a gdzie jeszcze o jakimś rodzaju więzi, na przykład matczynej pomiędzy matką, ojcem i potomstwem, rodzicami a potomstwem. Czyli jest to, wydaje mi się, prywatnie bardziej drugorzędny spór o nazwy, czy nazwiemy coś przyjaźnią, miłością czy przywiązaniem, a nie spór o realny stan psychiczny, w jakim się znajduje zwierzę, ponieważ fakt, ponieważ samo przeżywanie uczucia, czy stan, w jakim się znajduje zwierzę, jest faktem biologicznym. A czy my to nazwiemy przyjaźnią, przywiązaniem, czy miłością, wydaje mi się to drugorzędnym etykietowaniem. Więc podsumowując, antropomorfizacja jest czymś pozytywnym i nie należy się w żaden sposób krępować. Ja bardzo chętnie jej używam, dlatego że dzięki temu
no łatwiej mi się na przykład komunikować z moimi własnymi zwierzętami. Nie kombinuję, czy on przeżywa stan obniżonego nastroju emocjonalnego, czy po prostu jest smutny. Mówię, że jest smutny, a najczęściej są wesołe. Psy i koty, które tutaj mnie otaczają. Okej. Tak się zastanawiam, bo zajmujesz się ekoetyką. To jest jedna z twoich dziedzin badawczych. I ekoetyka jest dosyć wyjątkową filozofią, bo etyka rozwijała się od, prawda, samego początku rozwoju historii filozofii. I dopiero w XX wieku w zasadzie, pomijam tam wcześniejszych, prawda, myślicieli jak David Hume, czy utylitaryści, którzy wskazywali tą drogę etyki w kierunku myślenia o zwierzętach jako o podmiotach właśnie i o istotach, którymi powinniśmy etyką również objąć. Ale w XX wieku to się robi cała szkoła, prawda? To się robią całe ruchy badawcze. Tak się zastanawiam, dlaczego dopiero w XX wieku, co takiego musiało się stać, żebyśmy zaczęli myśleć, prawda, o właśnie psie, kocie czy chomiku jako istocie, która ma w zasadzie te same nie tylko prawa legislacyjne, ale też moralne, które powinny być naszym takim zobowiązaniem. Jednak w większości wypadków filozofowie woleli mówić o twarzy człowieka jako tym wyzwaniu. No a już ta twarz, która ma wąsiki i uszka, prawda, na przykład oklapnięte albo sterczące, czy tutaj, prawda, wystawioną ciukę, jakoś tego wyzwania moralnego nie miała. Dlaczego, jak uważasz? Co się stało? Co nam dodali do zupy, żeśmy się tak zmienili? No to tak, historycznie rzecz biorąc, robiąc taki przekrój przez kolejne dekady XX wieku, wydaje mi się, że można wytypować dwa momenty przełomowe, które rozpoczęły taki lawinowy trochę proces, szereg kolejnych już nawiązań, kontynuacją. I to są dwa takie źródła. Jedno będzie na pewno rozwojem behawioryzmu i etologii w obszarze rozwijającej się psychologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii naukowej. I tutaj szkoła etologii Konrada Lorenza, a wcześniej badania Wolfganga Kellera na początku XX wieku, były pierwszym naukowym ujęciem zachowań zwierząt nie jako takich maszyn behawioralnych reagujących na bodźce i różnego rodzaju sygnały zewnętrzne, które to maszyny po prostu reagują beznamiętnie, automatycznie, no, będąc takimi marionetkami całkowicie zdeterminowanymi zewnętrznymi czynnikami. Tylko etolodzy uznali, że należy zwierzęta obserwować w ich naturalnym środowisku. I tutaj ten Wolfgang Keller, który obserwował szympansy na Teneryfie, później Konrad Lorenz w swoim laboratorium niemieckim, oni doprowadzili do sytuacji, kiedy wydarzyła się taka, moim prywatnym zdaniem, rzecz przełomowa, mianowicie w 1976 roku Donald Griffin opublikował książkę, która miała tytuł, tłumacząc na język polski, Pytanie o świadomość zwierząt. Griffin był takim pierwszym pionierem etologii, czyli obserwowania zwierząt w ich naturalnym środowisku, razem, niezależnie od Lorenza czy Tinbergena. I sam zresztą Griffin też nie był, on był pionierem, ale można stwierdzić, że jego pchnęło w kierunku badania umysłowości zwierząt, pchnęły go wcześniejsze, w latach 60. i 50. nawet, analizy umiejętności mentalnych małp naczelnych, które prowadzili na przykład małżeństwo David i Ann Premakowie, uczyli szympansicę Sarę języka symbolicznego, który był... Jakby słowa były i pojęcia były rozmieszczone na żetonach. Ona się uczyła języka, przyswajając te znaki w postaci żetonów materialnych. To były lata 50. 10 lat później, w latach 60. Allen i Beatrice Gardnerowie z kolei nauczyli szympansicę Washoe, to się chyba tak wymawia, języka migowego amerykańskiego.
Potem były kolejne szympansy, był Nim Chimpski, którego też uczono języka, znaków lingwistycznych, on bardzo źle skończył. Te badania lat 50. i 60. nad zdolnościami językowymi, motywowane zresztą też głęboko filozoficznie, bo wtedy w tle był spór chociażby szkoły później Noama Chomskiego i Johna Piageta o kompetencje językowe w ogóle, więc tam w tle gdzieś była też kwestia rodzącej się kognitywistyki i filozoficzne pytania o podmiotowość człowieka. Natomiast te konkretne eksperymenty wielomiesięczne, wieloletnie, projekty badawcze nad zdolnością małp doprowadziły do takiego konkretnego tąpnięcia, którym była, w moim odczuciu, były prace badawcze Donalda Griffina. A drugim takim równoległym nurtem to była dewastacja środowiska naturalnego, ekologicznego, która na przykład poprzez pestycydy czy herbicydy, która spowodowała, że w 1962 roku Rachel Carson napisała książkę Milcząca wiosna. Ta książka traktująca właśnie o całkowitej degradacji środowiska naturalnego pod względem owadów zapylających z powodu pestycydów, zainspirowała między innymi Arne Nessa do zainteresowania się w Norwegii ekologią głęboką. On będzie później takim znowu kamieniem milowym, sam Arne Ness w 73 roku napisze po prostu pracę Ekologia głęboka, 10 lat po Rachel Carson. 2 lata po Rachel Carson w 64 roku Ruth Harrison napisze książkę Animal Machines, Zwierzęta maszyny. I tam będzie krytyka z kolei przemysłowej hodowli zwierząt, kurczaków, brojlerów, trzody chlewnej trzymanej jak roboty, jak maszyny, po to, żeby je maksymalnie eksploatować. I te dwie książki, napisane przez dwie kobiety, Carson i Harrison, atakujące z jednej strony właśnie eksploatację środowiska naturalnego, a z drugiej naszą konsumpcję mięsożerną i eksploatację zwierząt w przemysłowej hodowli, one były najsilniejszym chyba bodźcem, który spowodował, że potem w 70 roku Richard Rider zainteresował się kwestią eksploatacji zwierząt, jeszcze trafił na sytuację, kiedy właśnie w Oksfordzie były protesty przeciwko eksperymentom na zwierzętach w laboratoriach oksfordzkich i ukuł pojęcie gatunkowizmu w ogóle. I to były właśnie te momenty przełomowe drugie, czyli z jednej strony Griffin, z drugiej Carson, Harrison i Ryder. Potem już poszło szybciej, bo wokół Rydera zawiązała się na przykład w latach 70. tak zwana grupa oksfordzka, do której dołączył Peter Singer, no i poszła cała lawina. Peter Singer w 75. napisał Wyzwolenie zwierząt. Rok później, równocześnie w Ameryce, Griffin publikuje Pytanie o zwierzęcą świadomość, a w Wielkiej Brytanii Peter Singer i Tom Regan publikują przełomową pracę Prawa zwierząt, a ludzkie powinności, czy ludzkie zobowiązania, tak to się tłumaczy. I jeszcze w tym samym roku 1976 powstaje w Wielkiej Brytanii 30-osobowy front wyzwolenia zwierząt jako radykalna jednostka atakująca już tak fizycznie w praktyce miejsca, gdzie te zwierzęta są zabijane, męczone, laboratoria na przykład. Więc i to już wywołało, i to już było pójście takiej lawiny, z jednej strony naukowej, powiedzmy stricte przyrodoznawczej, socjobiologicznej, etologicznej, a z drugiej strony w humanistyce w kierunku poszerzania zakresu etyki, moralności o wchłonięcie tych podmiotów czujących, doznających. No powiedzmy, że takim kolejnym ważnym momentem był 1993 rok, kiedy Peter Singer uruchomił projekt Great Ape Project, który rozszerza tą wspólnotę moralną na inne człowiekowate. No i tam dołączył w 93 prawnik weganin Gary Francione, dzisiaj jeden też z czołowych takich kultowych przedstawicieli praw zwierząt i etyki praw zwierząt i etyki dobrostanu zwierząt. On tam opublikował swój artykuł o podmiotowości prawnej hominidów w publikacji Singera, która zapoczątkowała ten projekt małp naczelnych, tak można przetłumaczyć. No a dzisiaj to już mamy konsekwencje tych nurtów po prostu i rozwijamy je nadal. Nie wiem, czy ja tam o kimś nie wspomniałem, no chyba wszystkich ważnych wymieniłem, jeżeli chodzi o te zmiany. Ale to, co najważniejsze, to, że mamy taki najpierw ten kamyczek, ten impuls tak, dla tak. lawiny, jakim jest tak naprawdę nauka.
To, co cały czas gdzieś nadal mnie niepokoi, to pewne przyzwyczajenia kulturowe, no choćby związane, prawda, z wartościami. Też, prawda, mówiąc o aksjologii, myśmy się tak nauczyli myśleć, że to jest ta sfera człowieka, to od razu gdzieś widzę choćby te koncepcje Maxa Schellera, to w końcu dwudziestowieczny, prawda, filozof, który mówił, że to tylko człowiek, bo ma ducha. Natomiast na tej płaszczyźnie ekoetyki też są próby odnalezienia wartości. To jest na przykład Albert Schweitzer, który mówi o tym, że jestem życiem pośród życia, które chcę żyć, i to życie, właśnie samo życie jest tutaj wartością. Ale też od razu zastanawiam się, czy nie jest to jakieś takie zbyt duże zredukowanie tego całego bagażu wartości, tego wielkiego fundamentu aksjologii, na przykład tylko do życia. Jak z tym tutaj radzi sobie ekoetyka? Ekoetyka, bioetyka, etyka środowiskowa radzi sobie w dosyć prosty sposób. Otóż jeżeli mamy hierarchię wartości albo piramidę potrzeb, to za każdym razem u podstaw takiej piramidy czy hierarchii, jak dobrze pamiętam, nawet chyba u Maxa Schellera, były wartości witalne, czyli wartości biologiczne. A podstawową wartością biologiczną jest sama wartość życia, co jest założeniem, ale mogę pokazać, jak Scheller, nie Scheller, tylko Albert Schweitzer bardzo logicznie tłumaczy, dlaczego życie jest bazową wartością, dlaczego w ogóle życie należy taką jako wartość. Za chwilę do tego wrócę. Natomiast jeżeli założyć i zgodzić się, że rzeczywiście życie jest wartością biologiczną, to nie jest to redukcja całej hierarchii wartości, tylko podstawa, na której budujemy bardziej abstrakcyjne wartości czy abstrakcyjne jakości, jak wartości użytkowe, czyli narzędzia, wartości estetyczne, czyli sztuka, wartości poznawcze, wartości duchowe, więc jest baza, która nie wchłania w siebie, ale daje podstawę, fundament, na którym, z którego wyrastają, tak jak z natury może być wyrasta kultura, cywilizacja i różnego rodzaju koncepcje abstrakcyjne czy instytucje, to na polu aksjologii wydaje mi się rozsądnym i racjonalnym jest przyjęcie pewnej bazy materialnej, jakiejś substancjalnej, namacalnej jakości czy treści, na której możemy budować coraz bardziej złożone, skomplikowane, abstrakcyjne konstrukcje, struktury, koncepcje. Więc wartości witalne, wartości biologiczne, życie, zdrowie, ciało są jak najbardziej fundamentalne, ale myślę, że do nich też można zaliczyć chociażby wodę, powietrze, ekosystem, biosferę, bioróżnorodność. To są. Być może życie jest najbardziej ogólną z tych wartości biologicznych czy witalnych, która w sobie zawiera wszystkie przeze mnie wcześniej wymienione przed chwilą, a na pewno należy to traktować jako podstawę i nie znaczy to, że jest to redukcjonizm. Ja bym raczej powiedział, że redukcjonizmem można nazywać nie wskazywanie życia jako wartości, która w siebie wchłania wszelkie abstrakcje, ale pokazywanie, że moralność jest tylko i wyłącznie mechanizmem biologicznym czy ewolucyjnym, czyli nie życie jako wartość, ale moralność jako coś biologicznego. To może być redukcjonizm, natomiast nadal uważam, że nie jest to ani redukcjonizm, który się zamyka na dialog i komplementarne uzupełnianie, ani w ogóle nie jest to chyba specjalnie jako nawet redukcjonizm, bo jeżeli powiem, że moralność sama w sobie jest zjawiskiem biologicznym, to wtedy wypowiadamy się jako coś, co się fachowo nazywa metaetyką, czyli stajemy z boku refleksji etycznej, filozoficznej i mówimy, pewne zjawiska, na którymi się zastanawiają filozofowie czy konkretnie etycy, można na nie też spojrzeć z innej, zewnętrznej, obiektywnej perspektywy. Fizyka, psychologa, antropologa, kulturoznawcy czy ewolucjonisty. I wówczas mamy świetne uzupełnienie, które jest bardziej inspirujące i może nas natchnąć do jakiegoś nowatorskiego spojrzenia na dane zjawisko, powiedzmy agresji, różnych form dyskryminacji, zła, wykluczenia albo czegoś pozytywnego. Więc jest to bardziej inspirujące niż zamykające ruch myśli, dialog, rozwój naukowy. Także
nie boję się tych redukcjonizmów, bo uważam, że nie są one w żaden sposób szkodliwe i nie do końca rzeczywiście redukują, a nawet jeżeli, to raczej w sposób pozytywnie inspirujący. A nie wiem, czy teraz chcesz, żebym jeszcze powiedział o Albercie Schweitzerze i jego założeniu, że życie jest wartością, i tutaj nie ma dyskusji, bo to jest oczywista rzecz, ale logicznie uzasadniona. Ja się jeszcze tylko zastanawiam, czy w ogóle nam jest potrzebna dyskusja o wartościach, bo w końcu wytwarzamy wartości, ale dobrze, bo wyjdzie, że jestem jakąś okropną, wstrętną relatywistką, czy jeszcze gorzej nihilistką. Natomiast ważne jest to, w jaki sposób potrafimy reagować, prawda, i wchodzić w relacje z innymi istotami żyjącymi. Marcinie, tak się zastanawiam nad jeszcze jednym pytaniem, już poza całą tą aksjologią, czyli to jest pytanie o przyszłość, bo trochę, prawda, pokazałeś nam ten grunt, z którego to wyrasta, ale jak uważasz, jak twoim zdaniem będzie się rozwijała ta nasza relacja ze zwierzętami, bo wydaje mi się, że chociaż już tyle się zmieniło, prawda, coraz więcej osób myśli o zwierzętach w taki właśnie podmiotowy sposób, to jednak ciągle one są przez nas zjadane, ciągle są na różne sposoby wykorzystywane. Ja się obawiam, że nawet te nasze ukochane pieszczochy, które lądują na naszych kolanach i stają się trochę takimi naszymi pupilkami, dziećmi, też z nami nie mają łatwego losu, prawda? No bo weźmy te wszystkie choćby rasy psów, które są hodowane tylko dla naszej i tylko naszej radości. Więc jak uważasz, jak będziemy budowali te relacje, jakie są szanse na zbudowanie zdrowej relacji człowieka i zwierzęcia? No więc ja rzeczywiście też jestem raczej pesymistą i mam dosyć zdystansowany taki stosunek do tego rozszerzania uniwersum moralności, jak to się mądrze mówi, że rośnie nasza świadomość, uważność, wrażliwość i w związku z tym sytuacja zwierząt się w sposób obserwowalny poprawia, jest coraz lepiej. No nie jest tak i mamy na to niestety coraz więcej dowodów, które można sumarycznie nazwać postępującą katastrofą środowiskowo-klimatyczną i wejściem w ostatnich 200 latach w epokę antropocenu. To jest sytuacja, w której radykalnie się pogarsza kondycja całej bioróżnorodności i zwierząt dzikich, wolno żyjących w przestrzeni leśnej i miejskiej i zwierząt użytkowych w przemysłowej hodowli zjadanych przez nas, używanych do pracy i jako i na futra na przykład, czy zwierząt laboratoryjnych. Sytuacja jest zła i wydaje się, że równolegle do tych pozytywnych przejawów kulturowych, które wymieniałem w kolejnych latach 70., 80., to paradoksalnie następuje odwrót i coraz większy regres, jeżeli chodzi o skalę naszej eksploatacji i niszczenia przyrody i męczenia zwierząt. Więc jak może wyglądać przyszłość? Bez zmian systemowych jesteśmy całkowicie bezradni. Największą bolączką jest przeludnienie świata. Jest nas 8 miliardów. 8 miliardów ludzi, które od setek tysięcy lat jest przyzwyczajonych do jedzenia mięsa, uznaje jedzenie mięsa na biału, ubieranie się w futra i testowanie na zwierzętach różnego rodzaju substancji chemicznych jako normę i oczywistość. Wykorzystujemy te zwierzęta jako zabawki i jeżeli chodzi o własny dom, czego przykładem są rasy brachycefaliczne i ta okrutna moda na posiadanie bokserków francuskich czy buldogów francuskich i mopsów. I jeżeli chodzi o zwierzęta laboratoryjne w cyrkach, dla rozrywki trzymanych w ogrodach zoologicznych, więc zmiany systemowe, zakazy prawne i konsekwencje, które nas czekają w momencie, kiedy sprawiamy jakieś cierpienie zwierzęciu, nieuniknione konsekwencje, to jest chyba jedyne narzędzie, które nas może w sposób szybki i mocny
nie powstrzymać, ale wyhamować trochę tą eksploatację, bo w zahamowanie nie, to, to, no nie wierzą w to. Musielibyśmy globalnie prawie 8 miliardów ludzi musiałoby nagle zmienić swój sposób myślenia i też ten sposób myślenia musiałby być całkowicie zunifikowany w jakimś jednym uniwersalnym modelu. To jest utopia. Ale można lokalnie zmieniać tę sytuację. Można ją zmieniać lokalnie poprzez właśnie te zmiany systemowe, które wynikają ze zmian mniejszych grup społecznych, organizacji, różnego rodzaju pozytywnych ruchów społecznych, czyli ruch wegański, zero waste'owy, fair trade'owy, permakulturowy, różnego rodzaju inicjatywy, które mogą się i na szczęście się rozprzestrzeniają dzięki mediom społecznościowym i bardzo łatwej komunikacji szybkiej, ale z kolei te małe reformy nie będą mogły zaistnieć w sytuacji, kiedy każdy z nas jednostkowo nie dokona pewnego rodzaju wysiłku, czyli nie odmówi sobie pewnej dozy komfortu i luksusu, do którego się znowu przez dekady przyzwyczajaliśmy, po to, ażeby nie eksploatować szeroko pojętej natury, biosfery, bioróżnorodności, zarówno w wydaniu zwierząt przemysłowych, w przemysłowym chowie, jak i na przykład lasów, czy zanieczyszczenia świeżego, zanieczyszczenia powietrza i wód gruntowych. Więc od jednostkowego wysiłku nic się nie rozpocznie, a ten jednostkowy wysiłek jest obserwowalny w krajach zamożnej globalnej północy. I tutaj jest problem, jak przeniknąć nawet w środowiskach globalnej północy pomiędzy pewnymi grupami interesariuszy, bo mamy na przykład aktywistów i osoby, które są wokół tych aktywistów zorganizowane, ludzi o podniesionej wrażliwości i świadomości, ale ci ludzie myślą i mówią troszkę innymi kategoriami niż osoby na przykład mieszkające nadal w tych krajach zamożnych, rozwiniętych, ale jednak w częściach peryferyjnych. Tam nadal utrzymywane jest instrumentalne, przedmiotowe traktowanie zwierząt, taka postawa. I teraz nie ma za bardzo obserwowalnego dialogu, komunikacji pomiędzy tymi grupami społecznymi, ponieważ one żyją we własnych bańkach informacyjnych albo w bańkach nawykowego myślenia. Ta bańka informacyjna ludzi o głębszej świadomości i wrażliwości, ona próbuje przenikać poprzez znowu media do środowisk mniej świadomych, mniej wrażliwych, zamkniętych w swoich schematycznych nawykach żywieniowych czy konsumpcyjnych, mówiąc szerzej, ale to jest no, za mało, jeżeli chodzi o skalę globalnego cierpienia zwierząt, więc radykalna zmiana wydaje mi się możliwa wtedy, kiedy nie będziemy perswadować i łagodnie tłumaczyć, ale też musimy sięgnąć po narzędzia zakazów i kar. A to jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy na przykład zmienimy i będziemy przestrzegać ustawy o ochronie zwierząt w Polsce, powołamy funkcję rzecznika czy rzeczniczki do spraw ochrony zwierząt, umocujemy prawnie takie instytucje i funkcje, które będą respektowane, będą w ogóle działały, no i nieuchronność poniesienia konsekwencji będzie realizowana tak, żeby ludzie też czasami po prostu bali się, bo nie mamy czasu na spokojne tłumaczenie. Spokojne tłumaczenie przez drugą połowę XX wieku nie przyniosło żadnych rezultatów, a teraz stoimy na krawędzi kataklizmu, więc nawet antropocentrycznie rzecz biorąc, dla własnego dobra i dla własnego zdrowia i życia powinniśmy mniej eksploatować. Tak, zwłaszcza, że hodowle te wielkopołaciowe, one rzeczywiście są tutaj zagrożeniem ekologicznym. Tak. Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to bardzo ostatnie proszę. Słowo, że prawo jest nam potrzebne, jest tutaj bardzo ważne. No więc prawo, życzmy sobie dobrego prawa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.